czekałam na ciebie. Na mnie? Tak, na ciebie. Burzliwa historia XIX wieku. Miłość i mezalians. Wszystko to w ukraińskim serialu Kawa z kardamonem. Polski arystokrata Adam, w tej roli Paweł DeLong, zakochuje się w ubogiej Ukraińce Annie. I tak zaczyna się ta historia. Myślisz, że nie wiem, że jesteś kochanką mojego męża? Zdjęcia do tej kostiumowej produkcji powstają we Lwowie. W Kawie z kardamonem u boku Pawła DeLonga zobaczymy także jego siostrę, aktorkę Dorotę DeLong. Twój bohater, Adam, ma siostrę Teresę, a twoją siostrę Teresę gra twoja siostra Dorota. Tak się akurat złożyło. Co za cud. Słuchajcie, jak to było spotkać się znowu na planie, bo to jest drugi raz, kiedy właśnie gracie w tej samej produkcji. A jak jest teraz na planie razem? Bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy. Ja zostałam zaproszona do tego projektu i tak naprawdę wyrwana przez Pawła. Raczej przymuszona. Przymuszona do tego, żeby zrobić zdjęcia próbne. Kiedy szukaliśmy obsady do tego filmu i rozmawiałem z reżyserką i z producentką. Oczywiście, że miałem Dorotę w tyle głowie, ale mówię, nie no, to chyba słabe, żeby moją siostrę grała moja siostra. To jakieś lekkie ten, no ale zobaczyli zdjęcie Doroty i zaproponowałem jedną, drugą, trzecią aktorkę. Przepraszam cię bardzo. Proszę, no, tak naprawdę. A producentka nasza mówi, ale przecież ty masz piękną siostrę. Ja mówię, no tak. No i mówię, Dorota, musisz zrobić casting. No i tak oto jestem ja, Teresa Borkowska, hrabina Teresa Borkowska, siostra Adama Rodzińskiego. Nie zamierzasz wziąć mnie do żony? Nigdy takiej obietnicy się nie składałem. Paweł jest w tym projekcie producentem kreatywnym i on cały czas czuwa nad wszystkim, tak? Jak ja miałam pierwszy dzień zdjęciowy, bardzo trudne sceny do zagrania akurat w tym dniu i Paweł był, cały czas oglądał, robił podgląd, pokazywał mi. Potem jak już było dobrze, to przychodził i mówił, tak, właśnie to fajne było. I cały czas jest ze mną, z wszystkimi aktorami, wszystkich wspiera i producenta, i reżysera, i samego bardzo siebie. Ci dziękuję. Nie, no taka jest prawda. Dywagujemy, mało zastanawiamy tego. Ja myślę, się. Że mamy ogromną różnicę w tej chwili, która polega na tym, że się po prostu wspieramy. To jest oczywiste, to jest, ale przede wszystkim spędzamy dobrze czas. Anno, błagam cię, abyś została matką moich dzieci. W serialu jest tak, że to jest starsza siostra i młodszy brat. W prawdziwym życiu jest na odwrót. No, ale chciałem zapytać, czy tu między wami już w tym życiu pozaserialowym, no chyba tak jest, jak was obserwuję, no to jest po prostu przyjaźń i miłość. My jesteśmy skazani na siebie, wiesz, jakby wyboru nie mamy. Jesteśmy jak bliźniaki, pomimo tego, że nie jesteśmy bliźniakami. Super, że mi się trafiła bratnia dusza, która jest siostrą, jest kobietą. Dyskutujemy bardzo często na temat naszych wyborów życiowych i to powoduje, że obydwoje możemy na pewno na siebie liczyć w każdej sytuacji, czy jak, nie wiem, Paweł potrzebuje wsparcia, jak jest chory, ja jestem lekarzem domowym. Najlepsza lekarz homeopata. Paweł jest zajęty, ja jestem zajęta, ale nie mamy często czasu dla... Ale to ja organizuję obiadki, tak? No właśnie, to jest prawda. Paweł założył, tak, Paweł założył tą ideę i właściwie... I co, co niedzielę razem przy tym stole? Staramy się, tak. No co niedzielę może nie, ale jest i Paweł, i Sara, moja córa. I siedzimy, i takie DeLongi po prostu siedzą i gadają o różnych rzeczach. DeLong weekendy. A tak, natomiast tutaj DeLong weekendy. Paweł zamawia dobre, dużo jedzenia, Paweł lubi jeść, ma być bogato, ma być dużo, ma być kolorowo, ma być zastawione, potem mają być bezy. I ma być zjedzone. Kawa, wszystko zjedzone, dba o nas. No ty i tak dobrze wyglądasz. No. Tak, tak, bardzo dobrze wygląda i bardzo o nas dba, to fakt. Mam dla was quiz, macie odpowiadać szczerze i bez namysłu. Kto jest bardziej uparty? Ja. No, zawahałem się. Komu łatwiej przychodzi powiedzieć przepraszam? No ja. To prawda. Kto się częściej obraża? On. O co? O co? O co? O wszystko. Bardzo jest wrażliwy. Potwierdzasz? Czy to wszystko... Nie zaprzeczam na pewno. Ja jestem bardziej taka, okej, porozmawiajmy o tym, że obraża i koniec. Kto jest większym bałaganiarzem? On. Nie zaprzeczam znowu. No, co masz jeszcze? Kto nie pamięta o ważnych rocznicach rodzinnych? Pytanie, co to znaczy ważne wydarzenia rodzinne? Święta Bożego Narodzenia, no na przykład, albo urodziny mamy, rozumiesz, no albo wiesz. Pamiętam urodziny mamy, oczywiście, tak. 24 lipiec. To wiem, że pamiętam. Też 29 kwietnia. A Doroty? 8 sierpnia. Jak 8? 7 sierpnia. 7 sierpnia, już. Bingo! A, to dobre. Ta ósemeczka. Ta ósemeczka. Tak. Dobrze, ostatnie pytanie, gotowi? Tak. Kto jest bardziej uparty? To już było.
Może nie wszyscy wiedzą, że ty, Dorota, też zajmujesz się szkoleniami z autoprezentacji. Mówisz ludziom, jak mają dobrze wypadać przed audytorium, przed kamerą też. To jest twoja pasja? Twoja autentyczność wynika z radości robienia rzeczy, które kocha się robić. Ula. To jest moje motto, które prowadzi mnie w moim życiu zawodowym od wielu, wielu lat. Czyli mówisz ludziom, instruujesz ich, jak mają dobrze wypadać przed kamerą? To nie jest, że ja im mówię. Ja z nimi pracuję, to jest trening. To jest naprawdę długi proces. To jest długi proces powstawania tej wyjątkowej energii, która nazywa się wystąpienie publiczne. Bo występujemy na co dzień w każdej sytuacji. To nie tylko jest wystąpienie przed publicznością. Każda sytuacja jest pewnego rodzaju wystąpieniem. Proszę bardzo, raz. Dumny z siostry. Tak. Pozostaje mi życzyć, żeby kawa z kardamonem jak najszybciej wylądowała na naszych polskich stołach, a mówiąc wprost, na ekranach telewizorów. No miejmy taką nadzieję. Tak jest, dzięki. Dziękuję wam bardzo.